Proszę bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja chciałbym zapytać o Turnicki Park Narodowy, bo ja już kilkakrotnie uczestniczyłem w takich wspólnych sesjach, gdzie z kilku samorządów gminnych, powiatowych zbierają się działacze, ekolodzy, samorządowcy, przedsiębiorcy i ten protest trwa. I trwa protest, trwa konflikt. Wszyscy protestują, wszyscy jedni są przeciwko drugim, że decyzji o otworzeniu Turnickiego Parku Narodowego nie ma. Obawy są ogromne. Miejscowa ludność, przedsiębiorcy też obawiają się, że po prostu stracą swoje miejsca pracy. Czy państwo podejmiecie jakąś decyzję, czy jest już jakaś kierunkowa decyzja? Co dalej z tym? Bo ten problem jest od 30 lat nierozstrzygnięty, natomiast corocznie tam odbywają się no, takie, nie nazwałbym tego igrzyskami, ale szeroka dyskusja całodzienna. Ludzie się denerwują nawzajem, napuszczają się nawzajem. Trzeba podjąć decyzję i to musi być bardzo szybko zrobione. Dziękuję bardzo.